Można tu wsiąść za stery wojskowego śmigłowca albo wyruszyć na pole walki w kabinie pancernego Rosomaka, a wszystko w obrębie jednego pomieszczenia. Wirtualna rzeczywistość, jak z dobrej gry komputerowej, to niedawno stworzone Centrum Symulacji Wojskowych w siedzibie gliwickiej firmy Obrum. To centrum jest przede wszystkim w tej chwili laboratorium do przygotowywania nowych technologii dla pojazdów pancernych, ponieważ pojazdami pancernymi firma Obrum zajmuje się od 45 lat. Nie znamy innej lokalizacji podobnego centrum. Jesteśmy centrum unikatowym. Choć centrum będzie w najbliższych latach jeszcze rozbudowywane, już teraz robi wrażenie. To, co Państwo tutaj widzą, jest to typowa aplikacja proceduralna. Jest to aplikacja, którą uczymy w tym przypadku żołnierzy obsługujących zaawansowany sprzęt, ciężki sprzęt, czasami niebezpieczny sprzęt, jak postępować z tą właśnie technologią. Czyli jak posługiwać się danym obiektem, danym urządzeniem mechanicznym, krok po kroku. To praktyka czyni mistrza, a Centrum Symulacji ma być remedium na mało czytelne i trudniejsze w przyswojeniu instrukcje papierowe. Jak opanować obsługę wozu pancernego? Poprzez trójwymiarową, tak zwaną jaskinię. Jest to naprawdę bardzo zaawansowany system projekcji przestrzennej, obrazów, które wręcz otaczają przestrzenią, otaczają geometrycznie naszego kolegę, który w środku porusza się wokół czołgu, może obejść obiekt dookoła, także wejść do jego środka, ale nie tylko, może też zająć się konfiguracją sprzętu, włączeniem poszczególnych urządzeń, więc jest to urządzenie, które służy nie tylko do wyświetlania, ale do budowy prototypów urządzeń w skali rzeczywistej. Budowa takiego prototypu w metalu to są długie lata pracy. Tutaj jest to parę kliknięć myszką komputera i możemy wprowadzić dowolną konfigurację, dowolną zmianę, zmienić tryb oświetlenia, włączyć jakieś urządzenie elektroniczne, przesunąć joystickiem, uruchomić to praktycznie w postaci symulatora w skali rzeczywistej. Jest to ogromna oszczędność czasu, pieniędzy, a także nowe możliwości w projektowaniu inżynierskim. A szkoleni żołnierze łatwiej odnajdują się w sytuacjach bojowych. Symulator, który tutaj widzimy, jest to symulator całego plutonu wozów Rosomak. Możemy tutaj prowadzić szkolenia głównie z zakresu taktyki na polu walki. W trakcie ćwiczeń programiści mogą wpływać na sposób rozmieszczenia przeciwnika i skalę trudności misji. Żołnierze ukryci w szkoleniowym modelu Rosomaka muszą uwzględnić nie tylko to, jak pokonać przeciwnika, ale też jak nie wpaść na inne przeszkody, na przykład takie jak miny pułapki. Ten symulator, który tu widzimy, możemy łączyć z każdym symulatorem, który jest obsługiwany przez system VBS-2. Co więcej, możemy połączyć te symulatory z innymi symulatorami, które obsługuje system HALA albo DIS. W ten sposób możemy łączyć się z większością symulatorów, która obecnie jest używana na świecie. W centrum znajduje się także wirtualna strzelnica z profesjonalnie zaprojektowanym terenem walk. Są scenariusze, które są kreowane przez nas. Na potrzeby naszego klienta jesteśmy w stanie odwzorować dowolne wnętrze. No może to być jakaś tam lokacja ustalona z góry, bądź też taka jakiś poligon, gdzie żołnierze mogą po prostu ćwiczyć, nie wiedząc, gdzie się znajdują, do czego będą strzelać. Po prostu takie ćwiczenie na refleks, ćwiczenie taktyczne. Możemy wpływać na prędkość pojawiania się celów, na punktację, plus do tego dochodzi ta trudność, że kończą się naboje, wymieniamy magazynki, więc to jest kolejna rzecz, którą żołnierz musi pokonać w tym ćwiczeniu. W ciągu najbliższych miesięcy firma Obrum będzie projekt nadal rozwijała. I będziemy rozszerzać działanie tego centrum w obecnym kształcie. Natomiast równolegle prowadzimy pracę w celu pozyskania środków także zewnętrznych. Po to, aby wybudować nowoczesny obiekt, ta praca myślę, że będzie finalnie skończona w okresie około 18-24 miesięcy. Koszt takiego nowego centrum szacuje się na 100 milionów złotych. Stara maksyma, łacińska maksyma, która głosi, jeżeli chcesz pokoju, to się zbrój. Polska musi swój wkład w NATO wnieść. Jeżeli chcemy to wnosić, to musimy dostarczyć nowoczesny sprzęt naszym żołnierzom, żeby oni w sytuacjach konfliktów, także w sytuacjach interwencji, w których Polska uczestniczy, żeby nasi żołnierze czuli się bezpieczni. Jednostka badawczo-rozwojowa Obrum funkcjonuje w Gliwicach już od 45 lat.